Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażemy Wam domowy przepis na przepyszny sernik na zimno z Oreo. Ciasteczka rozpakuję. Mamo, zostawiasz inną paczkę dla mnie. Zostawię. Oddzielam teraz ciasteczka. Białą część przekładam do miski. Dlaczego tylko nie to? Bo ja się boję, że to obniocisz. Ciasteczka przekładam do worka. Proszę. Mogę dwa? Zamykam i wałkiem rozbijam. Mogę? Proszę. Dobrze? Super. Powiedz, kiedy już, dobra? Już. Ciasteczka wysypuję na dno tortownicy. Czy trzeba to wymieszać? Mogę ja? Możesz, możesz. I zalewam rozpuszczonym masłem. Madziu, nie kradnij mi stąd już ciasteczek. I teraz wszystko wymieszamy i rozłożymy na dnie tortownicy. I tortownicę wstawiam na chwilę do lodówki. Następnie do misy robota wleję pół kubka zimnej wody, kubek wrzątku. Gorącej wody? Tak. Włączę mikser i dosypię jedno opakowanie żelatyny Fix. I stopniowo do masy będę dodawała serek homogenizowany. Mamo, wyleca. Nie martw. Ale tak szybko chyba. To wygląda taki sam, prawda? Horror. W połowie dodawania otworzyłam robot. Dodaję białe części z ciasteczek Oreo. Dodaję resztę serka. Dodam cukier z prawdziwą wanilią. I dodaję 5 łyżek cukru pudru. I całość mieszam. Wymieszaną masę odstawię na bok. I do masy dodam ciasteczka, które drobniej pokroję. To jest mój ulubiony nóż, mamo. Tak, to jest mój ulubiony nóż. Tylko nie kroj. Ciasteczka są bardzo mocne. O, jest mamo tutaj. I przekładam. Mogę ci. Tak, pomóż mi. Dziękuję. Super. Całość wymieszamy. No, pyszne będzie. I przeleję do tortownicy. Dużo nam wyszło, dużo. Dużo i dużo, co nie? I tortownicę wstawiamy do lodówki na kilka godzin, żeby masa stężała.
sernik pięknie stężał, czas na przygotowanie galaretki. Postępujcie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ja potrzebuję wrzątek, dwie szklanki, do wrzątku dodaję galaretkę i mieszam aż do rozpuszczenia galaretki. Następnie dodaję czarny barwnik. Uzyskałam piękny czarny kolor. Teraz poczekam, aż galaretka przestygnie. Takiej gorącej nie można wylać prosto na sernik. Przestudzoną galaretkę wylewamy na sernik. Ale czarny był. No to, o to chodziło. I wstawiam do lodówki. Co? Zamroży się? No nie. Nie, nie zamrożę, nie bój się. Galaretka stężała. Delikatnie okroję. I co? Piękny. Piękny, otwieramy. Jest, dobrze, teraz delikatnie. Hop. Tak wygląda nasz sernik Oreo z czarną galaretką. Jak? Śliczny, nie? Tak. Ponieważ teraz jest Halloween, możecie takich... Takie duszki zelki. Powbijać dla dekoracji w serniczek i ciasteczko Oreo. Tak? Wbijamy ciasteczko? Wbijamy wykałaczkę w żelka. I taka wersja Halloweenowa. Życzymy Wam, kochani, smacznego, miłego gotowania i dobrej zabawy Halloween. Pa, pa!